Już czwarty dzień stosuję post i nic nie jem. Czy rezultaty będą takie, jak obiecują? Pokażę Wam później. A tutaj Ela. Pokazuję Wam jej główkę, bo była trochę zniekształcona, ale zaczyna nabierać kształtu bez żadnej interwencji. Czaruś ma karmienie, a dziewczyny bawią się z Zygmusiem. A potem bawią się z tatusiem. A Grace zagląda ciekawie. Kolejne karmienie czarusia. I tutaj bardzo przydatna rzecz. Czy wiedzieliście, że do sondy może być przedłużacz? A tutaj robię domową pizzę. Dzieci bardzo lubią kucharzyć razem ze mną. Wychodzą z tego niezłe smakołyki. Charlotte chciała zrobić jeszcze ciasto malinkowe. No więc zabrałyśmy się do roboty. Tym razem wydanie Halloween z zieloną pianką i czerwonymi malinkami. I budzimy Elę po jej drzemce. Jak zwykle uśmiechnięta. Robią też chrupiące ziemniaczki w piekarniku. Budzimy Evangeline. Hello. Hello. Hey. Chwilę przytulasów pod kocykiem po przebudzeniu. A tu już dekoracja ciasta. Troszkę nam się spaliło, ale to nie przeszkadza. Wygląda znakomicie. I tu pieczone ziemniaczki. Tak to wygląda. Wieczorem ta czwóreczka bawiła się razem, odpoczywała na sofie. Hej! Hello! Hello, hello! Hej! Hello! Hello! Ile dzieci widzicie w tym ujęciu? Zrobiliśmy też małe przemeblowanie i przynieśliśmy dzieciom tą małą kuchnię z pokoju zabaw. To miało być dla Grace, ale Charlotte się bardzo ucieszyła. A dla Grace robiliśmy taki mały kącik zabaw, bo ona nie leży już w kojcu i też potrzebuje swojego miejsca. Także obok kojca ma taki cały kącik do zabawy. Dzisiaj właśnie odkrywała, co tam się może dziać. Najbardziej podobała jej się szuflada z piłkami. Grace uwielbia piłki. A potem sama zapakowała się do jednej z szuflad i była bardzo zadowolona. Dopiero na koniec dnia odkryła kuchnię i była nią zafascynowana. Drzwiczki się otwierają i zamykają. Guziczki przekręcają. To był dobry pomysł, żeby jej to przynieść.